Matka Ceres bardzo kochała swoją córkę Prozerpinę i rzadko pozwalała jej samej wychodzić na łąki. Ale w chwili, kiedy zaczyna się moja opowieść, zacna niewiasta była bardzo zajęta. Musiała bowiem doglądać pszenicy i kukurydzy, ryżu i jęczmienia, słowem wszelkiego rodzaju plonów na calutkiej ziemi. Kochana matko, rzekła Prozerpina, będę bez ciebie bardzo samotna. Czy wolno mi pobiec na plażę i poprosić nimfy morskie, żeby wyszły z fal i pobawiły się ze mną? Tak, dziecino, powiedziała matka Ceres. Dziewczynka obiecała, że będzie tak roztropna, jakby była dorosłą niewiastą, i zanim wóz ciągniony przez skrzydlate smoki znikł w oddali, była już na plaży, wołając do nimf morskich, by wyszły się z nią pobawić. Kochana Prozerpino, nie, zawołały nimfy morskie, nie odważymy się wyjść z tobą na ląd. Tracimy siły, jeżeli za każdym oddechem nie wciągniemy w płuca słonej bryzy oceanu. I czy nie zauważyłaś, jak bardzo uważamy, żeby fala przybrzeżna przelewała się nad nami co kilka chwil, dzięki czemu utrzymujemy się w miłej wilgoci? Gdyby nie to, wyglądałybyśmy niebawem jak pęki wodorostów wyrwanych z korzeniami i zeschłych na słońcu. Trzeba życie uczynić marzeniem, a marzenie rzeczywistością. Piotr Kiri. Trzeba mieć odwagę i wiarę w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. Maria Skłodowska-Curie. Fryczek kolejny raz zaczął grać ową melodię, ale za każdym razem słyszał ją inaczej. Dodawał więc nowe dźwięki, inne przebiegi, ciekawsze współbrzmienia. Fascynowało go to, że jedną melodię można zagrać na tyle różnych sposobów. Pan Żywny w tym czasie notował coś ołówkiem na notowym papierze. Zobacz, powiedział, kiedy chłopiec skończył. Tak wygląda twój utwór po zapisaniu. To ja to zagrałem? Zdziwił się Fryderyk, widząc gąszcz czarnych znaczków na pięciolinii. Dzieci bzdurzą i, że tak powiem, chcą być bzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie, zostaje poetą. Julian Tuwim w Oparach Absurdu. Raz chomik marchewkę wcinał. Tak się ten wierszyk zaczyna. Podeszła do niego krowa. Tu jest wierszyka połowa. Miniam i połknęła chomika. I to jest koniec wierszyka. Pan Struś miał pióra w ogonie. Te pióra wpadły w oko jego żonie. Oszaleje! Pisnęła. Jakie piękne pióra! A na panu Strusiu ścierpła skóra. Żuk zajada coś łapczywie. Siedzi gruby trzmiel przy piwie. Jest tam napis na tablicy: szybka kolej gąsienicy. Sunie pociąg. Spójrz, świerszczyku, ma 16 wagoników. Już semafor, kwiatek polny wznosi ramię. Tor jest wolny. To król śpiał, król śpiał, to król śpiał, król śpiał. Dzielny jest, że ach i och. Świat przemierzam wszerz i wzdłuż, żeby śpioszce pomóc już. Tacy są już tatusiowie. 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 Tacy są.